Witam serdecznie na moim kanale. Z tego co wiem, sporo osób czekało na dzisiejszy odcinek. Będzie to test Orbitreka przednionapędowego Elitum MX1500. Przejdźmy teraz do specyfikacji maszyny. W zestawie otrzymujecie bardzo fajny gadżet, matę pod Orbitrek. Waga produktu 66 kg, maksymalna nośność, jaką podaje producent, wynosi 150 kg, wysokość Orbitreka 181 cm, długość 179 cm, szerokość w rączkach 70 cm, szerokość u podstawy 51 cm, waga koła zamachowego 24 kg, rozstaw między stopami 13 cm, długość kroku 52 cm. Sprawdźmy teraz, jak maszyna zachowa się podczas treningu. Przypominam, moja waga 100 kg, wzrost 187 cm. Zapraszam. To, co mi się bardzo podoba w tej maszynie, szerokie podstopki, zaraz Wam to pokażę. Także możemy sobie ustawić krok wąski, możemy sobie go ustawić szerzej. Każdy i niska, i wysoka osoba znajdzie na pewno odpowiednią pozycję na tej maszynie. Rączki. Łapiemy. I to, co mi się również podoba w tym Orbitreku, przy moim wzroście, zwróćcie uwagę, wymusza ona taką wyprostowaną sylwetkę. Długość kroku, jak dla mnie, jest bardzo dobra, komfortowa. Czuję się naprawdę bardzo fajnie na tej maszynie. Nie spodziewałem się, że ten Orbitrek jest naprawdę tak fajny. Sprawdzamy teraz, jak będzie zachowywał się podczas treningu cardio. Uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie. Zaraz podkręcę troszkę tempo. Sprawdzimy, jak będzie zachowywał się podczas interwału. Teraz łapię za te rączki nieruchome. One również są ustawione, usytuowane w takiej pozycji, że przy moim wzroście nie muszę się garbić. Osoba niższa również będzie się czuła, uważam, komfortowo, łapiąc za te nieruchome rączki, na których mamy blaszki do pomiaru pulsu. Przyspieszmy troszkę tempo. Jest naprawdę bardzo fajnie. Nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o samą kulturę pracy. Nie buja nam się na boki, stoi pewnie, stabilnie, jest naprawdę bardzo sympatycznie. Sprawdzę teraz, ile możemy dodać maksymalnie obciążenia. Mamy tutaj skalę 32-stopniową. Ustawiłem na maksa. Potrzebujemy chwili, żeby magnesy zbliżyły się do koła. No i powiem Wam, że powoli robi się ciężej. Myślę, że w skali od 1 do 10 dałbym tutaj między 6 a 7. No myślę, że tutaj prędzej 6. Także naprawdę nie ma tragedii. Powiem Wam szczerze, że na Orbitreku trenuje mi się naprawdę bardzo fajnie. Szukam jakichś tutaj minusów, do czego mógłbym się przyczepić, i tak naprawdę na tą chwilę jeszcze nic nie znalazłem. Jeżeli macie taki Orbitrek u siebie, chcecie się podzielić swoimi opiniami, piszcie proszę w komentarzach. Ja na tą chwilę nie znalazłem żadnego minusa, jeśli chodzi o ten Orbitrek. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że ta kolumna przednia, próbuję ją tutaj gdzieś tam na boki pobujać, ona stoi pewnie. Naprawdę ciężko ją drgnąć, także jak dla mnie jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo często w Orbitrekach z przednim napędem, zwłaszcza tych mniejszych, kiedy złapiemy sobie za te rączki nieruchome i chcemy się delikatnie pochylić do przodu, żeby na przykład wykonać jakiś delikatny interwał, to te rączki ruchome obijają nam się o barki albo łokcie, a w tym wypadku one jakoś tam niedelikatnie od czasu do czasu ocierają o barki, ale nie jest to jakoś mega denerwujące, żebym chciał przestać trenować na tej maszynie. Także naprawdę również bardzo duży plus dla tej maszyny.
Troszkę teraz o jakości wykonania. Niezbyt duży wyświetlacz, ale czytelny. Mamy podstawowe funkcje: prędkość, czas, dystans, spalone kalorie, obciążenie w watach, puls. Puls po przyłożeniu dłoni do blaszek. Nie wiem, czy łączy się z pasami telemetrycznymi. Nigdy nie znalazłem takiej informacji w zestawie. Takiego pasa również nie było, także ciężko mi powiedzieć. Jeżeli macie takie informacje, to piszcie proszę w komentarzach. Tutaj mamy półeczkę na tablet, telefon, łączy się ten wyświetlacz z iConsolą, czyli takie, najprościej mówiąc, takie endomondo na Orbitrek. Możecie tam sobie zrzucać swoje treningi, ewentualnie udostępniać gdzieś dalej na Facebooku na przykład. Taka baza danych, jeśli chodzi o trening. Tutaj mamy miejsce na bidon. Tutaj wszędzie mamy osłony plastikowe. Tutaj ta osłona nie jest przykręcana, ona tak luzem, jakby to powiedzieć, leży, ale przy treningu ona nigdzie nie stuka, nie puka, także na pewno ona nie przeszkadza. Plastiki dobrze spasowane, one są w takim macie i powiem wam, że na żywo wygląda ten Orbitrek o wiele ładniej niż na zdjęciach. Przedni stabilizator dość gruby, tutaj mamy rolki transportowe, tutaj mamy zasilanie zewnętrzne z zasilacza, żeby pracował nam wyświetlacz. Wrócę jeszcze do tej głównej kolumny. Proszę zwrócić uwagę, ona nie jest może zbyt gruba, ale naprawdę bardzo ciężko ją gdzieś tam drgnąć podczas treningu, także ona stoi naprawdę pewnie. Tutaj mamy również taki środkowy stabilizator. Tutaj są prowadnice. Też takie, powiem wam, naprawdę masywne. Nie spodziewałem się, że one będą aż takie grube i widać, że one są w całości też wymienne, także zakładam, że jeżeli coś one tutaj się wam gdzieś tam, nie wiem, powgniatają, coś zrzucicie przypadkowo na to, to myślę, że spokojnie dostaniecie całą taką prowadnicę u producenta. Podstopki. Powiem wam, że jak dla mnie naprawdę bardzo fajna rzecz i zwróćcie uwagę. Mój rozmiar buta 46 i zobaczcie, ile mam tutaj jeszcze miejsca z boku, także osoba niższa może sobie ustawić te stopy wężej, osoba wyższa może sobie gdzieś się tutaj szerzej ustawić i z automatu rozstaw kroku będziemy mieli szerszy. Ja jeszcze tutaj wejdę. O, tutaj widzicie z boku, tutaj z tyłu również mam dość sporo zapasu. O, także naprawdę bardzo fajna maszyna, do której ciężko jest się naprawdę przyczepić. O, tak wygląda w całej okazałości. Standardowo przejdźmy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Fabrycznie nowy Orbitrek możecie kupić za 2288 zł. Jest to cena na dzień dzisiejszy, czyli dzień, w którym został opublikowany ten film. Powiem wam szczerze, jadąc, odbierając tą maszynę na testy, byłem pewien, że będzie to plastikowy badziew, który po tygodniu mi się rozpadnie, będzie skrzypiał podczas treningu i jak zwykle się bardzo pomyliłem. Maszyna jest dobrze wyposażona, trenuje się bardzo komfortowo i jest bardzo dobrze wykonana jak za te pieniądze. Także naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić. Gwarancja. Dwuletnia, jeżeli coś wam się popsuje, musicie ten element odkręcić, spakować do kartonu. Nie musi to być oryginalny karton. Przysyłany jest kurier, wysyłany jest to na serwis, serwisu z powrotem naprawione do was. Musicie to zamontować i ćwiczyć dalej. Na pewno wygodniejszą opcją jest serwis domowy, który przyjeżdża do was do domu, naprawia maszynę, ale może w przyszłości firma Elitum wprowadzi taką opcję. Tak jak widzieliście, przy moim wzroście na maszynie trenowało się bardzo komfortowo i taka moja mała uwaga do osób niższych, około 160 cm wzrostu, mamy tutaj dość długi krok. Musicie zwrócić uwagę, że podczas treningu, żeby rączki te ruchome za bardzo nie wyciągały wam ramion do przodu, bo będzie to źle wpływało na wasz kręgosłup. Także jeżeli macie możliwość przetestowania tej maszyny osobiście u znajomych czy w sklepie stacjonarnym, poświęćcie ten czas, pojedźcie i przetestujcie maszynę osobiście. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.